Cześć kochani, witajcie na kanale Mama i Dama. Dzisiaj mamy poniedziałek, zaczynamy vloga. I dzisiaj jest poniedziałek, w którym Amelka ma wolne od szkoły, ponieważ panuje koronawirus i dzieci nie chodzą do szkół, szkoły są zamknięte, więc dzisiaj taki pierwszy jak gdyby dzień, dlatego że w piątek i w czwartek też dzieci nie chodziły do szkoły, ale jeszcze można było dziecko posłać. No Amelka nie była już te dwa dni i teraz też od poniedziałku nie chodzi, więc jestem teraz z nią w domu i dzisiaj jest plan taki ogólnie może tak powiem, że plany mamy takie, żeby naprawdę nigdzie nie wychodzić. Kompletnie. Z nikim się nie spotykać, nie? Nigdzie nie wychodzić. Tak jak nakazują, tak przestrzegać, więc my będziemy siedziały w domu. Ale dzisiaj robię taki jeden wyjątek, ponieważ nasza Abi nie była u fryzjera już bardzo długo, ponieważ postanowiłam zmienić jej fryzjera. I bardzo długo zajęły mi poszukiwania i dzisiaj po prostu muszę ją zawieźć. Amelka zostaje w domu, ja tylko pani w drzwiach ją podam, później od pani ją odbiorę. No ale niestety to muszę, bo te rasy po prostu, gdyby nie poszły do fryzjera, to cierpią, ponieważ im się wszędzie zlepiają te włoski. Więc musi być obcięta. Tak. Amelcie, jaki ma plan? Nie wiem. Bo ja się tu nagadałam. Może coś nagram na swój kanał. Tak, to też jest w planie, nie? Fajny filmik do nagrania Amelcia ma. Nic nie zdradzam. Może by trzeba było troszeczkę lekcje, co? No, bo pani też pozadawała dzieciom, także to Amelcia też musi zrobić. No, także będziemy wam dalej tutaj wszystko pokazywać. Jeszcze wam chciałam pokazać Abi, ale nie wiem, gdzie ona tam uciekła. Abi! Chodź! Na kanapie leżała. Chodź. Pokaż nosie, jaka ty jesteś zarośnięta, a jaka za chwileczkę będziesz piękna. Tak, Abisia wygląda. Przywitaj się z widzami, Abisiu. Abi, tu, patrz, tu. No. Taka zarośnięta, okej, niech biega. Więc szykujemy się na wyjazd do fryzjera. Kochani, Abi odwieziona. Zobaczymy, jak będzie. I my teraz idziemy na dwór, bo to, że siedzimy w domu, nie mamy z nikim kontaktu, nigdzie nie wychodzimy, to nie znaczy, żeby nie korzystać ze świeżego powietrza, więc teraz idziemy, pierwsze pranko na suszarce, na dworze, będziemy tej wiosny rozwieszać, bo już na balkonie suszyłam, teraz idziemy na dwór, idziemy umyć suszarkę i będziemy wieszały pranko, trzeba się dotleniać, polecają, żeby korzystać ze świeżego powietrza, tym bardziej, że pogoda piękna, także lecimy po Abi, jadę za 2 godzinki, więc mamy troszeczkę czasu, nie? Tak. To lecimy na dwór. I tak, Mela dorwała rower. Tak. Jak się jeździ po zimowej przerwie? Rower za mały, ale za 2 miesiące komunia będzie nowy. Tak. O ile w ogóle komunie się odbędą. Jeszcze się okaże, bo ten już troszkę mały, nie? Ale ten jest fajny. Ale Amelka go lubi. Słuchajcie, mega wiatr. Pogoda ładna. Gdyby nie było wiatru, byłby upał. Pranko pierwsze powieszone. Zaraz będziemy drugie wieszać. Suszarka umyta. Także troszeczkę na dworze i później jeszcze przyjdziemy. Amelka chce jeszcze przyjść z którąś z lal na dwór, tak? Tak. Wczoraj była jedna, dzisiaj ma iść kolejna. Po trawie się kiepsko jeździ, nie? Ale na kostce stoi samochód, bo po Abi będzie trzeba jechać. Sama jestem ciekawa, co z tą Abi będzie, bo zmusiła nas sytuacja zmiany fryzjera, ponieważ już coś tam było nie tak z tamtym fryzjerem. Abi wracała zestresowana, nie? Tak. Bardzo źle znosiła. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. A na pewno Abi się będzie wyglądała jak księżniczka. No na pewno będzie ładna, bo już była taka zarośnięta. Więc na pewno. Dobra, to ja idę po kolejne pranko, a ty sobie będziesz jeszcze jeździć, tak? Tak. To śmigaj. Po trawie na rowerze.
Tak się zastanawiam, kochani, czy nie wybrać się na spacer do lasu. Mam nadzieję, że za dużo ludzi tam by nie było, ale zobaczymy, bo cały tydzień ma być taki ładny, więc jeszcze mam nadzieję na spacer też się pod las tutaj wybierzemy, bo żal by było nie iść, skoro mamy tak blisko. Okej, to sobie tutaj teraz działam z tym prankiem dalej, bo trzeba pogodę wykorzystać. Amelcia mnie tutaj ściągnęła do karmnika i chciała wam coś pokazać. Zobaczcie, nie ma nic w karmniku prawie. Tak, zostały tylko takie pojedyncze ziarenka, a było po prostu grubo. Czyli mimo, że jest tak ciepło, to ptaszki i tak przychodzą. To troszkę wybrzydzają, jak widać, bo też zjadają wybiórczo, ale jednak goń. Przykrycie. Daj. Ale jednak coś tam pojadły i one najbardziej lubią ten słoneczek, tak, nie? To tak powybieraj, żeby jak najwięcej miały tego. I im nasypię. No, te większe, jak widać, zjadają. Te tą drobnicę zostawiają, chyba że tam powyjadały i pozostawiały tylko te łuski. Ale dosypiemy. Jeszcze niech mają, to jest 1/3 tego, co kupiłyśmy, więc jeszcze cała siata jest. To nie ma co oszczędzać. Jeszcze tylko trzeba więcej sypać. Amelka, ale żeś się wysmarowała! Jejku, w kotłowni byłaś cała w buzia. Buzia wysmarowana. U tatusia w kotłowni było jedzonko dla ptaszków i opakowanie, o. Co, opakowanie było brudne po prostu. Dobrze, Amelka, myślę, że jutro im dosypiesz, a żeby wiatr nie wywiał, więc wystarczy. Super. I Amelka będzie brała dzisiaj na spacer Melanii. I teraz będzie Melanii ubierana. Taką, tak. I do tego taką czapeczkę jej założę. Tak, Amelcia już ubrana, tak, bo przyszłyśmy tylko z dworu. Po pranko kolejne i po lale, tak? Tak. I wózek już jest na dole. No to ubieraj ją. A ja, słuchajcie, jeszcze o, chciałam wam pokazać. Z Mixit zamówiłam takie batoniki i sobie z Amelcią weźmiemy na dwór na pół i taką przekąskę sobie zjemy, tak? Tak. I Amelcia buja siebie, widzicie? Tak. A Melanii, Amelki sobie leży. Też się dotlenia, tak? Tak. Więc... Postanowiłam zrobić galaretki w pucharkach i jeszcze mam kilka paczuszek, co zawsze latem sobie mrożę owoce i teraz przyniosłam sobie truskawki z zamrażarki i będzie galaretka truskawkowa z truskaweczkami na do wieczornej kawki, także będzie dzisiaj smacznie. Księżniczka po fryzjerze, zobaczcie, jak jest pięknie obcięta. Abi, pokaż się. No jaką ty masz kitę piękną, jaką gumeczkę. No i pokaż mordeczkę, jaka śliczna. No piękna, tak? Ojeju, jedziemy Amelce się pokazać, tak? No bo teraz to już nic nie nagramy. Tu jeszcze przez okno chcę. Laleczka, ło! Wszystko leci patrzeć. Tu, na swoje miejsce. Hop, i jedziemy, tak? Zostań. No, jest. Abiś? Nasza ślicnotka. Popatrz nasza się do kamery. Nasza ślicnotka. Tak, w aucie szalała. Zobaczcie, jaką ma tu gumeczkę. Jaka jest piękna. Taką to tu kokardkę. Jest? Taka jesteś piękna teraz, tak? Już za miesiąc zapisana. Także jestem bardzo zadowolona z fryzjera i wygląda Niunia pięknie, jest pełna energii, a zawsze była po fryzjerze wyczerpana,
Także śliczna, nie? Jak pachnie. Bardzo ładnie, tak, pachnie takimi kwiatkami. I z uszu ma powyrywane włosy, tak jak tarasa mieć powinna. Nie było żadnego problemu, więc jesteśmy bardzo zadowolone. O, tu Michalinka. Słuchajcie, tak obserwowałam jadąc z ponią teraz, jest godzina 13, ruch na mieście jaki jest. I wam powiem, że nie widziałam za wielkiej różnicy. Co prawda jechałam tylko 5 km tu po mieście, ale pod Biedronką może troszkę mniej, wszystkie inne sklepy pełno ludzi, pod apteką kolejka. No i tak aut dość sporo, także nie wiem, ja byłabym za tym osobiście, ale to jest tylko moje takie prywatne zdanie, żeby pozamykać totalnie wszystko na 2 tygodnie. Nic złego, myślę, by się nikomu nie wydarzyło, gdyby te 2 tygodnie wszystko było zamknięte, każdy by sobie jakiś zapas jedzonka zrobił i może byśmy się tego wirusa z Polski pozbyli. Okej, okay, to to. Plany jeszcze na dziś. Idziemy zaraz wieszać kolejne pranko. Galaretki zrobione. Zaraz sobie możemy nawet skosztować. Obiadek tatuś sobie zażyczył naleśniki. Ojejku, bo dawno nie było, więc nie wiem, takie życzenie miał. Mamy zupkę rosołek, a Amelka sobie... pomidorówkę bym chciała. Tak, z, jak to kiedyś bywało, z rosołu się robiło pomidorową, to my dzisiaj też tak zrobimy, bo mamy od wczoraj rosołek, więc taki obiadek będzie. Słuchajcie, patrzyłam, co Amelcia ma zadane na ten czas wolnego od szkoły i słuchajcie, tyle, że będziemy to robić, znaczy Amelia będzie to robić, ho, 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 całe dnie. Zobaczymy. Ale naprawdę bardzo dużo Amelia ma zadane, także ma co robić na pewno. Także Amelia się nudzić nie będzie, bo i film, swój kanał i tutaj to. Co jeszcze? Słuchajcie, skończyliśmy wczoraj remonty dopiero. Remonty były robione popołudniami, dlatego tak długo trwały. Jeszcze tam w dwóch miejscach listwy, ale niestety wszystko jest zamknięte i nie można dokupić, a zabrakło. Więc myślę, no bo takie sklepy chyba też są pozamykane, tak myślę, nie? Z panelami, no, z tym, no nie wiem, ale tak myślę. I słuchajcie, chciałam sobie jeszcze ten wystrój kupić, chciałam sobie kupić ozdobne poduchy, chciałam sobie kupić jakieś ozdoby, no tego sobie już na razie teraz nie kupię, tym bardziej, że postanowiłyśmy z Amelką nie ruszać się z domu przez ten czas zamknięcia szkoły i na razie no muszę powyjmować, co tam mam. Teraz planuję jeszcze domyć okna i firanki powiesić, żeby już trochę ładniej było, ogarnąć skórzy i na razie powyciągać to, co mam. Także już wszystko uważam w miarę za zakończone, jeśli chodzi o remont, drzwi są, wszystko jest. Także cieszę się bardzo, nie? Tak. Na tyle, widzimy się później. A ja zrobiłam sobie chwilę przerwy i Amelcia ma w takim pięknym kubeczku owocową herbatkę. A ja mam kawkę i będziemy co robić? Ja będę odpoczywać. A ty tak. Co robisz? Ja tutaj sobie koloruję. Amelia z internetu sobie podrukowała, tak? Różności, tak. Koniki, nie koniki. I teraz i farbami, i pisakami, tak? Tak. I brokatem tutaj działa. Co prawda Amelia chciała lekcję odrabiać dzisiaj, ale ja się wzięłam za te porządki, więc nadrobimy to albo wieczorem, albo jutro. A Amelia sobie takie zadania wymyśliła. No to robimy chwilę przerwy na kawkę, herbatkę i działamy dalej, co? Tak, oczywiście. Jeszcze co będziesz? Ten rysunek dzisiaj, czy jeszcze jakiś? Dzisiaj ten. Dzisiaj ten. Koniki będą jutro, tak? Tak. Kochani, i mamy już wieczór. Zobaczcie, co Amelcia ma. Kolorowe włosy, tak. Ale wszystko o tym. Tak, na moim kanale jeszcze mam tatuaż, ale nie zdradzam jaki. Na moim kanale zobaczcie. Tak, kanał Dama Amelia.
I jeszcze Amelcie Wam zaraz coś pokażę. Plan dnia zrealizowałyśmy całkowicie. Tak. Słuchajcie, w sobotę robiłam pazurki, a dzisiaj cały dzień we wodzie. Tak. Ale tutaj wszystko mam pomyte, firanki powieszone. Także plan dnia w 100% wykonany. Jutro działam dalej. Tego vloga zrobimy takiego jednodniowego. Mam nadzieję, że taka forma Wam się też spodoba. Taki krótszy, mam nadzieję, że wyjdzie. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Jutro ciąg dalszy jakichś tam porządków i wszystkiego. I co tu masz? Tutaj mam ciuszki. Zestawik od cioci dostałam. Słuchajcie, ciocia Gosia jako jedyna tak w sumie najbardziej rozpieszcza tak Amelkę bardzo tutaj. O, taka czarna spódniczka i tu jest taki tik. Tu jest tik, a tu jest tok. Tak. I tu jest taki tik. Z tej serii ciocia Gosia już Ameli kupiła z myszką Miki, a teraz też tutaj z tymi tasiemkami, tu jest taki paseczek. Tak. Tutaj taki zestaw jest nowy. Jeszcze taki. Tak, i do tego? I do tego jest taka śliczna, różowa bluzeczka i tu jest napis TikTok. Tak, i to jest komplecik. Jak chcecie wiedzieć, jak Amelcia w tym wygląda, to zapraszamy właśnie na TikToka. Na TikToka Amelki. Amelcia tam prezentuje swój nowy zestaw, tak. Także bardzo cioci dziękujemy. Tak, naprawdę ciocia tutaj Amelcie rozpieszcza po całości. Takie cuda. Dobrze, kochani, żegnamy się. Na pewno jeszcze w tym tygodniu, może nawet jutro, rozpoczniemy kolejnego vloga. Tak. Zobaczymy, jak nam tam wypali wszystko. No, jak mówiłam, nigdzie się nie ruszamy z domu, także jeszcze coś chciałaś dopowiedzieć? Nie. To wszystko. Ok, kochani, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie koniecznie i do kolejnego filmu. Buziaki! Pa! Pa!